Cześć, z tej strony Speedman i witam was prosto z profesjonalnego toru kartingowego na terenie Czech w Wysokim Mycie, gdzie jesteśmy razem z zawodnikiem JMP Racing na jego już drugich tegorocznych treningach, o których wam opowie sam. A więc jest z nami Marek Piechuła, który zakończył dzisiejsze treningi z bardzo pozytywnym wynikiem, o którym wam sam teraz powie. Dzisiejsze treningi zaczęły się z lekkimi przygodami, zapaliśmy kapcia, ale szybko się uporaliśmy z tym i w sumie udało się dzisiaj zrobić około 180 okrążeń, co jest, no, jest to dosyć pokaźny dystans i dał nam dużo materiału do analizy przed kolejnymi treningami w Hebie. No i cóż, pozostaje nam wrócić do domu, wszystko na spokojnie przetrawić, pomyśleć, jak usprawnić sprzęt, jak usprawnić siebie, co poprawić jeszcze. No i do zobaczenia za dwa tygodnie w Hebie. A jeszcze jakbyś mógł nam powiedzieć, kiedy odbędą się pierwsze zawody tegoroczne, w których weźmiesz udział, bo wiemy dobrze, że to jednak są zawody na terenie Czech, a nie w Polsce. I oczywiście jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego na terenie Czech? No pierwsze zawody będziemy mieć 26-27 kwietnia na torze w Hebie, właśnie tam, gdzie będziemy za dwa tygodnie trenować. No dlaczego? No przyczyna jest prosta, no mamy ograniczony budżet, jak coraz więcej zawodników. No i Czesi zaoferowali lepsze warunki startu, jest po prostu taniej, dlatego właśnie zdecydowaliśmy na to, że będziemy kontynuować starty w czeskiej edycji Rock Cup właśnie na te, właśnie tutaj u południowych sąsiadów. Dobra, to dzięki wielkie za wywiad i oczywiście życzymy powodzenia.